20 dzień grudnia. Michał Nowak, zapraszam na ostatni w tym roku magazyn sportowy, a w nim przegląd wydarzeń ostatnich dni w radomskim sporcie. Zaczynamy od Radomiaka Radom. Zieloni efektownie zakończyli 2021 rok. Wypunktowali w Warszawie pogrążoną w kryzysie Legię, wygrywając 3-0. Trener Dariusz Banasik w starciu z Legią postawił na taki sam skład, jaki wybiegł w poprzednich starciach z Lechem Poznań i Piastem Gliwice. Radomiak był na fali, a mistrzowie Polski w kryzysie. I to na boisku było widać, choć początkowo to miejscowi mieli przewagę. Nie potrafili jej jednak udokumentować, a potem Radomiak przejął inicjatywę. Tuż przed przerwą zieloni wyszli na prowadzenie po samobójczym golu Mateusza Wieteski. Po zmianie stron w 64 minucie było już 2-0, a bramkę zdobył Maurides po strzale głową. Przed końcem regulaminowego czasu gry Radomianie dobili rywala. W 87 minucie na 3-0 z rzutu karnego podwyższył Karol Angielski. I takim wynikiem mecz się zakończył. Strzeliśmy bramkę jako pierwsi. No i tak statystycznie, jak my strzelamy zawsze bramkę jako pierwsi, to wygrywamy. I już wiedziałem, że ten mecz może nam się fajnie ułożyć. I wydaje mi się, że po tej strzelonej bramce nasz zespół, znaczy mój zespół, uwierzył w to, że może tutaj powalczyć właśnie z drużyną Legii. Stworzyliśmy następne sytuacje, a już druga połowa wydaje mi się zdecydowanie lepsza. Kolejne dwie bramki i też no poza dośrodkowaniami chyba Mladenowicza z lewej strony nie było jakiegoś zagrożenia, jeżeli chodzi o naszą bramkę, także wynik 3-0. My się bardzo cieszymy. I no i cóż, no możemy w sumie też podsumować ten cały rok, tak, który dla nas jest fenomenalny, awans, wspaniała gra w Ekstraklasie i bardzo wysoko w tabeli, także sami sobie tą poprzeczkę bardzo wysoko stawiamy. Ja tylko powiem jeszcze ze swojej strony, że naprawdę wspaniałe uczucie po paru latach wrócić tutaj na Legię, spotkać się ze znajomymi, z ludźmi, których bardzo znam i szanuję i jeszcze wygrać tutaj, to dla mnie naprawdę dzisiaj jest bardzo... Jestem po prostu szczęśliwy i bardzo, bardzo takie fajne uczucie, jako dla trenera oczywiście. I też dziękuję piłkarzom, dziękuję kibicom właśnie, że taką też atmosferę stworzyli. Po zakończeniu meczu kibice skandowali nazwisko trenera Banasika. Ciarki, no może coś więcej niż ciarki, tak? Natomiast myślę, że na to trzeba zasłużyć. No nie mówię, że ja zasłużyłem, natomiast usłyszeć swoje nazwisko ze strony Żylety to jest no, wielka sprawa. I cała moja rodzina siedziała na trybunach. Wiele osób, wielu moich przyjaciół, którzy kibicowali Legii, można powiedzieć, bo przede wszystkim, bo tutaj mieszkamy. Natomiast wspaniałe uczucie, ja się cieszę, mogę tylko kibicom podziękować za to, że docenili właśnie tą pracę, którą my robimy w Radomiaku, bo pracuję tam czwarty rok i awansowaliśmy z drugiej ligi do pierwszej, potem z pierwszej do Ekstraklasy, teraz w Ekstraklasie, tak jak mówię, bardzo fajna praca i myślę, że kibice po prostu to docenili. Dla Radomiaka było to 9. zwycięstwo w tym sezonie. Zieloni na przerwę zimową udali się z imponującym dorobkiem 35 punktów. Podopieczni Dariusza Banasika zajmują 4. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i do lidera Lecha Poznań tracą 6 oczek. Do drugiej Pogoni Szczecin zieloni tracą tylko 2 punkty i mają tyle samo oczek, co 3. Raków Częstochowa. Legia Warszawa przezimuje w strefie spadkowej. Poza mistrzem Polski znajdują się w niej Warta Poznań i Brugbet Termalika Nieciecza. Daniel Rutek-Rutkowski wygrał bokserski pojedynek w walce wieczoru podczas Babylon Boxing Show. Gala odbyła się w hali Mosiru w Radomiu. Pojedynek Daniela Rutkowskiego z Damianem Kiwiorem był walką wieczoru podczas Babylon Boxing Show. Zanim jednak do niej doszło, odbyło się 5 innych starć. Jan Lodzik w formule K1 pokonał Mateusza Rajewskiego. Pozostałe to pojedynki bokserskie. Maksim Hardzejka wygrał z Patrykiem Balazem. Lewan Kasaja pokonał Waleriego Romaneniego. A w starciu kobiet Wiktoria Sondej wygrała z Nino Gwiniaszwili. Michał Syrowatka przegrał natomiast z Lukasem Dykysem. Starcie wieczoru pomiędzy Rutkowskim a Kiwiorem było wyrównane od początku. Doping radomskich kibiców uskrzydlał Rutka z każdą kolejną minutą. W 6. rundzie po nieintencjonalnym faulu Kiwiora walka została przerwana, a na twarzy Radomianina pojawiła się krew. Sędziowie zliczyli w związku z tym punkty z poprzednich 5 rund. Ostatecznie niejednogłośnie wygrał Daniel Rutek-Rutkowski, dla którego była to druga wygrana w boksie zawodowym. Koszykarze Hydrotraku Radom przegrali we Włocławku z Anwilem 79-93.
Hydrotrack faworytem starcia z Anwilem nie był. Rywale mieli bilans 10 zwycięstw i 4 porażek, a Radomianie odwrotnie. 4 razy wygrywali i 10-krotnie przegrywali. Ponadto podopieczni Michajlo Uwalina podchodzili do starcia we Włocławku ponownie bez kontuzjowanych Filipa Zegzuły, Pawła Dzierżaka i Filipa Kraljewicza. Mimo to do przerwy Hydrotrack prezentował się dobrze i po 2 kwartach prowadził 44-39. Druga połowa w wykonaniu Radomian była już gorsza, a Anwil poprawił swoją dyspozycję. Skutkiem tego było zwycięstwo miejscowych 93-79. Drużyna z Włocławka miała wiele więcej zbiórek, w tym 19 w ataku, no i to jakby wyjaśniło ten mecz, nie mieliśmy szans wygrać ten mecz przez te zbiórki. 19 dużo trójek też celnych z drużyny, to dużo. Staraliśmy się, nacisnęliśmy na całym boisku, daliśmy się wszystko, trener nam na to pogratulował i co, musimy pracować dalej, iść tym samym tokiem, bo i będziemy wierzyć, że te zwycięstwa przyjdą, tylko musimy cały czas dalej ciężko pracować. I podnieść się po każdej porażce i mówię, jak powiedziałem, wierzę, że te zwycięstwa przejdą. Ze względu na kontuzję w drużynie z Radomia zabrakło rotacji. Wynik jest, co faktycznie gramy za 6,5-7 zawodnika. Bardzo nam tam dzisiaj, to było dla nas duży problem, nie było Kraljewicza pod koszem. Gdzie by mogli troszeczkę tam powalczyć więcej pod koszem. Zalewski wczoraj tak był chory, problem z żołądkiem, dzisiaj Zagro, mamy jeszcze kontuzję, Dzierżak nie mógł grać, tak da. Faktycznie spróbowaliśmy, walczyliśmy. Po wygranej z Hydrotrackiem Anwil awansował na drugie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi. Prowadzi Stal Ostrów Wielkopolski, czyli aktualny mistrz Polski. Tyle samo punktów mają jeszcze Czarni Słupsk i Twarde Pierniki Toruń. Radomski Hydrotrack wciąż zajmuje 13 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 oczek. Stawkę dalej zamyka GTK Gliwice. Nie było niespodzianki. Ceratyna a Czarni Radom przegrali z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem 0-3. W pierwszym secie meczu z mistrzem Polski Czarni byli nawet na prowadzeniu, ale druga część partii otwarcia to już zdecydowana przewaga gospodarzy i ich wygrana do 18. O drugiej odsłonie z perspektywy Radomian można napisać właściwie tylko tyle, że się odbyła. Czarni byli tylko tłem dla przeciwnika. Jastrzębski wygrał do 9. Radomianie podnieśli się po blamażu w drugim secie i powalczyli w trzecim. Prowadzili nawet 15-10, ale ostatecznie przegrali do 22 i w całym meczu 0-3. Duża w tym zasługa dobrych zagrywek Tomasza Fornara, byłego zawodnika Czarnych. Cały tydzień pracowaliśmy, żeby dostać tą jedną szansę tutaj w Jastrzębiu. Absolutnie nie boli, znaczy nie boli mi set drugi tak jak trzeci. Bo drugi roznieśli nas. Oni generalnie to jest zespół, który ustawia przeciwników, szczególnie słabszych, po kątach zagrywką. Z każdym przeciwnikiem grają zmienną zagrywką, od flotów do spin, z jumpa, skróta i rozstawiają po kątach i nas porozstawiali. Ale nieważne jak się upada, ważne jak się podnosisz. W drugim, trzecim secie się podnieśliśmy i graliśmy naprawdę dobrze. Zaczęliśmy łapać blokiem, zaczęliśmy grać dobrze na tej pierwszej akcji. I szkoda mi tego drugi. No. No co mam powiedzieć? Zostaliśmy... Rekord ligi na razie. Okej, okay, no mnie bardziej boli trzeci set. Całe prowadzenie, blok, obrona, kontra, dobrze graliśmy i w pewnym momencie na 2 ustawieniach nas dopadli. Radomianie zajmują obecnie 12 miejsce w tabeli plus ligi. Eleklerk Moja Radomka Radom ma nową przyjmującą. To Natalia Murek. Natalia Murek przez ostatnie 4,5 sezonu występowała w ekipie Volley Wrocław. W połowie grudnia rozwiązała kontrakt z tym zespołem i teraz wzmocniła szeregi Eleklerk Moja Radomki Radom. Zastąpi Syrnę Markowicz, która opuściła radomską ekipę na początku grudnia. Natalia Murek ma 22 lata, urodziła się w Częstochowie. Ma 180 cm wzrostu. Zanim trafiła do Wrocławia, w młodzieżowej siatkówce reprezentowała barwy UKS Stars Volley Częstochowa, SPS Politechniki Częstochowskiej, SMS PZPS Szczyrk czy Pałacu Bydgoszcz.
Pogoń Kraków wygrała wszystkie mecze i zwyciężyła w turnieju Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z Eneą Nowa Energia. Zmagania młodych piłkarzy odbyły się w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga 63. W turnieju Gwiazdka Wschodzących Piłkarskich Gwiazd z Eneą Nowa Energia wystąpiło 14 drużyn z całej Polski. Rywalizowały one na czterech boiskach systemem każdy z każdym. Bezapelacyjnie najlepsza okazała się ekipa Pogoni Kraków, która wygrała wszystkie 13 spotkań. Druga była Krakowia Kraków Nowa Huta, a trzecia Syrenka Soccer School. Radom reprezentowało 5 zespołów. Drużyna Radomiak Biali 1 zajęła 4 miejsce, Radomiak Zieloni 1 7, Orlik Radom 8, Radomiak Zieloni 2 11, a Radomiak Biali 2 13. Ponadto w zmaganiach wystąpiły Star Starachowice, Legia Warszawa, Mundialito Grójec, Beniaminek Soccer School z Iłża, Proch Pionki i AP Champions Końskie. To wszystko na dziś. Był to ostatni magazyn sportowy w tym roku. Na kolejny zapraszam 3 stycznia. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim zdrowia i wielu sportowych sukcesów i emocji. Do zobaczenia w przyszłym roku.